Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. Doszliśmy do jednego brzydala, który kazał nam zawrócić. Także nie pozostaje nam nic innego jak zawrócić i pogadać z kimś o tym odkryciu. Łyknę sobie napój lekkości. I wyruszymy w drogę z powrotem. Możemy pójść tędy? Okej. Okay. O. Okej. Okay. Świetnie. Wyskoczmy sobie tutaj. Ojen. Tam nic nie ma. O. Świątynny pełzacz. Świetnie. O, tam jest kolejny. Okej. Oho. Starszy opiekun świątyni, słuchajcie. Bach. Starszy czy młodszy na strzała. To jest bardzo potężne zaklęcie, nie? Nie mam many. No dobra, rzucę się w pogoń za tym pełzaczem. Tam nic nie ma. Kierujmy się zatem dalej do wyjścia. Albo i do wejścia, zależy jak na to spojrzeć. Op. O! Mamy orka. Nie był wystarczająco czujny, nie? Siup. Są kolejni. Hmm.
O, tam jakiś był szkielet mag. Zgubiłem wroga. To powoli, powoli. Szkielet wojownik. Zneutralizowany. O. Szkielet mag odporny na śmierć ożywieńcom, to jest ciekawe. Całkiem ciekawe zagadnienie, co? I jest kolejny poziom. Starszy opiekun świątyni. Powiem szczerze, myślałem, że to będzie pusta droga wstecz. Ale jest najeżona przeciwnikami. Ciach. Okej. Jeszcze jeden. Spoko. Doładujmy się. Pyk. Pyk. Możemy ruszać dalej. Jeszcze dwóch starszych opiekunów. I kolejny korytarz oczyszczony. Już blisko wyjścia jesteśmy tak de facto. Tu nikogo nie widać. Nie widać, ale słychać. Ale okej, chyba jesteśmy bezpieczni. Ciekawe, czy orkowie będą na powierzchni. Przekonajmy się. Nikogo tu nie ma, ale nie będziemy tracić czasu na podróż. Skorzystamy z szybkiej podróży do nekromanty. Okej.
po drabinie na górę. Czeka na nas czarny mak. Przekażmy mu wieści. Szósty krąg magii. Wprowadzę cię w szósty krąg magii. Pamiętaj, że to przywilej zarezerwowany wyłącznie dla najbieglejszych magów. Mogą do niego przystąpić ci, których całe życie jest znakiem. Twoim znakiem jest zjednoczenie elementów. Szósty krąg pozwala ci wykorzystywać magię dowolnej runy. I nie zapomnij, twoim zadaniem jest służyć potędze magii, a nie ją wykorzystywać. Spoko. Ale... Witaj. Siema. Znalazłem drogę do podziemnej świątyni. Znalazłeś? To niesamowite. Stałeś się niezwykle potężny. Potężniejszy niż ktokolwiek wewnątrz bariery. Może rzeczywiście jesteś człowiekiem, o którym wspomina proroctwo orków. To znaczy? Prastare manuskrypty orków spisane tuż po zamknięciu świątyni wspominają o świętym nieprzyjacielu. Świętym nieprzyjacielu? Kogoś, kto raz na zawsze wypędzi śniącego z naszego świata. I to ja mam być tą osobą z przepowiedni? Mylisz się. Na pewno się mylisz. Może tak, może nie. Okej, znalazłem dziwny miecz. Pokaż mi go. Co ty na to? To ciekawe. Wyryto na nim słowo Uriziel. Słyszałem o tym mieczu. To oręż z dawnych lat, kiedy rasa ludzka była jeszcze bardzo młoda. Nie wiem, z jakiego materiału go wykuto, ani nawet kto go wykuł. Według legendy miecz ma posiadać niezwykłe moce, ale nie wyczuwam wokół niego magicznej aury. Uriziel posiadał niezwykłe moce? Napisano, że posiadacz tej broni był w stanie przebić najgrubszy pancerz i przezwyciężyć najsilniejsze zaklęcia. Okej. W jaki sposób tak potężny oręż trafił w ręce orków? Ponoć orkowie odebrali go potężnemu rycerzowi. Nie wiedzieli, jak go wykorzystać, więc postanowili go ukryć. Jak widać, nie dość dobrze. Jest jakiś sposób na przywrócenie tej broni dawnej świetności? Nie obejdzie się bez odpowiednio silnego źródła magii. Masz na myśli źródło wystarczająco potężne, by wysadzić w powietrze magiczną barierę? Coś w tym rodzaju. Oprócz tego potrzebna będzie specjalna magiczna formuła, która przekaże całą wyzwoloną energię na miecz. Daj mi trochę czasu na przygotowanie formuły. Spoko, w międzyczasie ja poszukam sobie lepszej zbroi. Ożywieńcy porządnie podziurawili mój stary pancerz. Powinieneś zajrzeć do mojej starej wieży. Twojej starej wieży? Podczas trzęsienia ziemi pochłonęło ją jedno ze wschodnich jezior. Jej szczyt powinien nadal wystawać nad poziom wody. Aha. Wewnątrz zostało kilka cennych artefaktów. Nigdy nie zadałem sobie trudu, by je odzyskać. Jak się tam dostanę? Nie zaglądałem tam od trzęsienia ziemi, więc sam będziesz musiał poszukać drogi do środka. Weź ten klucz. Otwiera skrzynię, w której przechowywałem szczególnie cenne artefakty. Dzięki. Poszukuję wiedzy magicznej. Przyzwanie demona. Nie będzie nam chyba potrzebne, nie? Żadnej runy dla nas nie ma już fajnej. O, strasznie drogie. Zróbmy tak. Teraz przeniesiemy się do magów wody. Bo powoli będziemy się szykować do ostatecznego starcia, nie? Powoli oczywiście. Co to mamy za pancerz na sobie w ogóle? Szata mrocznych sztuk. 90, 20, 60, 30. Jest super. To się chyba nigdy nie skończy.
Zawsze to samo. Ech. Kosa. Zagadajmy z wilkiem. Witaj! Siema! Jak postępują prace nad nowym pancerzem? Udało mi się wreszcie znaleźć sposób na połączenie płytek ze sobą. Czy to znaczy, że zbroja jest już gotowa? Dokładnie. Oto i ona. Jest twardsza niż jakikolwiek pancerz, jaki widziałem na oczy. Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. Nie ma o czym mówić. Na pewno na tym nie stracę. Co to, to nie. Okej. Okay. O. Nie no, fajna zbroja. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Już więcej nie. Kronos. Witaj. Siema. Zawsze to są. Potrzebuję większej mocy magicznej. Mogę pokazać, jak zwiększyć twoje zdolności magiczne. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Umiesz już. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. 100 punktów to wartość maksymalna. Zawsze to w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, obcy. Też już nic ciekawego nie ma. Zawsze to samo. Okej. Mogę przejść? Idź, śmiało. Pewnie masz rację. Zostaje nam 24 punkty nauki. Możemy się podszkolić w broni dwuręcznej, nie? Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Lepiej się do tego nie mie. Moglibyśmy doładować też trochę siły. Witaj! Torlov, tak? Nie. Orik. Witaj. Cześć. Czepo. Wiesz, dokąd leziesz? Nie, dokąd? To droga do siedziby naszego przywódcy, Lee. Co muszę zrobić, żebyś pozwolił mi zobaczyć się z Lee? Nic. Tu nie stary obóz, a Lee to nie Gomez. No tak. On nie musi chować się za plecami całej armii siepaczy. Sam potrafi o siebie zadbać. My jesteśmy tu tylko na wypadek, gdyby nas potrzebował. Miło. Cześć. Witaj. Co myślisz o całej tej sprawie z kopalnią? Myślę, że zagrożenie już minęło. Nasz obóz wiele ci zawdzięcza. Przydałby mi się ktoś taki jak ty. Dziękuję. Muszę już ruszać w dalszą drogę. Jeszcze coś. Weź tę magiczną runę jako symbol naszej wdzięczności za twoje dokonania. Dziękuję. Do zobaczenia. Cóż to za runę dał? Co, ognistą burzę? Nie może być. No ale tak to wygląda. A jak się teraz dostać do starego obozu? Sprawy załatwiało się inaczej. Merdarion. Witaj. Wiedziałem, że będą kłopoty. Cześć. Tu pusto. Kiedyś takie sprawy załatwiały się. Witaj, Riordan. Pokaż mi, co masz do zaoferowania. No to pohandlujmy. Mogę śmiało to brać. Okej. Uriziel muszę wyjąć oczywiście.
Nie, tych małych nie będę brał. Napój przyspieszenia. Wezmę 10. I tych też wezmę 10. I tych wezmę 10, okej. Taki handel. No dobra, to nam powinno wystarczyć. A tu raz coś? Witaj. Cześć. Obyś wrócił cały i zdrowy. Tak, tak, idę poszukać Xardasa. Okej. Okay. To co? Teleportacja do nekromanty. Wyruszymy sobie do zatopionej wieży, nie? Trzydziesty poziom. Okej. W tył zwrot. To będzie tam. Napój przyspieszenia. Wytestujemy sobie. Hop. Ciśniemy. Co to są? Brzytwa. O! Okej. Uciekamy. Nie są w stanie nas dogonić. W sumie mogę podłączyć je z tyłu. Fatalne pudło. Okej, jeszcze jedna zdjęta. I w nogi. Którędy teraz? Musimy skręcić tutaj. Chociaż, jak zapewne wszyscy wiedzą, nie mam pojęcia, gdzie idę. Jest zatopiona wieża. Chlust. Rozejrzyjmy się. Gdzieś tu musi być wejście. Okej. O. To nie powinno tak wyglądać, nie? Okej, mamy to. Płyniemy. Już możemy się wynurzyć. No to jesteśmy.
szkielet wojownik. Ty co, kolegów szukasz? Kolejne dwa sztywne. O, zombie. Wow. Pamiętam, jak usłyszałem ten krzyk pierwszy raz jako dzieciak. Tak się przestraszyłem. Nie wiedziałem, co się dzieje. Czy ktoś mnie zaszedł od pleców, czy co się stało. Masakra. Przerażający krzyk. Naprawdę straszny. Dla dzieciaka kilka lat. Zresztą na bardzo długo tu utknąłem w tej wieży. Nie mogłem pozbyć się tych przeciwników. Dosyć mobilne, nie? No już, już, już. Wykrzyczcie się. Chodźmy tędy. No tu mamy mniej przeciwników. Okej. O, przestał działać eliksir. Napoje. Jakieś bryłki. Okej, jeszcze druga sala do wyczyszczenia. Zobaczmy. No jest ich tu co niemiara. O rety. Starożytna zbroja magiczna. 95, 25, 40, 10. Szczerze skłonny będę zostać w szacie mrocznych sztuk. Okej. To wieża wyczyszczona. Możemy wracać do Xardasa. Zobaczmy. Dziesiątka. Ciekawe, czy uporał się z Uryzielem w międzyczasie. Jak widzę, znalazłeś zbroję runiczną wykonaną z magicznej rudy. Znalazłem ją w zatopionej wieży, w jednej z tych starych skrzyń. Należała kiedyś do tego samego generała, który dzierżył Uryziel w bitwie z orkami. No tak. Mam tylko nadzieję, że przyniesie mi trochę więcej szczęścia niż jemu. Przygotowałeś już formułę, która przywróci Uryzielowi jego dawną moc? Tak, wszystko gotowe, ale sam nie dasz rady jej użyć. Dlaczego nie? Będziesz musiał dotknąć mieczem źródła mocy magicznej. Dokładnie w tej samej chwili jakiś mag musi wypowiedzieć formułę. Zatem muszę sobie poszukać kogoś do pomocy. Weź formułę i przywróć Uryziel do jego dawnej świetności. Będzie ci wkrótce potrzebny. Aha. Jestem magiem. Nie wiem, czy potrafię posługiwać się Uryzielem.
Jest na to sposób. Ale najpierw naładuj miecz magiczną energią. Wróć jak najszybciej. Okej. Okay. Coś tu się zmieniło w międzyczasie? Nic a nic. Okej. Okay. Przenieśmy się z powrotem do... O, mamy teleport do Magów Ognia. Był w zatopionej wieży. Ach tak. Kurczę. Korci. Przenieśmy się do starego obozu. Hej ty! Hej ty! Robisz? Uciekaj albo wezwę straż. Podejrzewałem, że prędzej czy później ktoś spróbuje użyć pentagramu. No tak. Ale w odróżnieniu od tego zdradzieckiego kowala Stone'a, ciebie już nie potrzebujemy. Gdzie jest Stone? Nie masz tu czego szukać. Okej. O. Dobra, znajdźmy sobie jakiś bezpieczny punkcik. Bym ci pokazał, gdzie raki zimują. Haha, spadaj! O nie. No, nie mogło się to udać. Jeszcze raz. Hej, ty. Co, nie atakują mnie? Ej, ty! Ach, atakują. Mamy tu kruka. Potrzebuję tylko chwilę, żeby rzucić ognistą burzę. Zakłócasz mój odpoczynek. Deszcz ognia. Ciach. Okej. Kastujemy dalej. Okej, giną. Więc słyszę, że dostają. Co? Okej. Będzie poziom z tego, jak nic. Rzućmy jeszcze raz. Chyba się troszkę uspokoiło. I co, nie ma chętnych? O, ja tam widzę przeciwników. Ała. Spłonie czy nie? Kurde, no chyba nie. Bezi, właśnie na górę. O, oh, come on. Okej. Przeskoczmy sobie tutaj. O.
kopacz. Będziemy ich wycinać powoli. Aż wrócimy się do zamku po Gomeza. Rączka. Słabiutki. Nie no, nie będę się za kopaczami rozglądał bez przesady. Irgo. Nie był chyba moim przeciwnikiem. Mamy poziom. Karim. Gor. Kanis. Manis. Pusto. Cień. Cień ucieka, nie? Czemu? O, jej, jej, jej. Czemu mnie budzisz? Eliksir wyciąg. Trochę many. No cóż, prawda jest taka, że to Bezzi się tu broni, nie? Jakby nie patrzeć. Co to za kolega? Szakal, tak? Nie. Czemu mnie obudziłeś? To po prostu anonimowy strażnik. A! Okej. Spoko. Tam siedzą jakieś łebki. No widzę świstaka. Zdaje się. Rzućmy sobie ognisty deszczyk. Zgaszę strażnika. Dostał. Tu jest chyba dwóch. A może i nie. No Diego raczej tu nie spotkamy, nie? Tu powinien być świstak. No i co? Miecz świstaka. Świetna broń. Na początek. Kyle, nie uciekaj. Zostańmy przyjaciółmi. Kyle. Nie, to nie. Hmm.
Hej, ty! Co? No dobrze, kochani, na tym sobie poprzestańmy. W następnym odcinku wejdziemy sobie do zamku i tam zaprowadzimy należyty porządek. A tymczasem ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska.